Dobra, a teraz napierdolisz w subskrypcję! Miejsce! Zanim podam miejsce, chciałem wytłumaczyć, dlaczego mnie dawno nie było. Otóż wziąłem chorobowe, bo mam w mieszkaniu remont. O cholera, wydało się! Jest tutaj! Łamanie maszynerii! Pronto! Grande Nigero! Nie przeszkadzać w kopaniu torfu! Sancti Magistri! Widocznie jest ciągle zahipnotyzowany! Jak to możliwe? Przecież hipnoza z urwozaura trwa max kilkadziesiąt minut! Łamanie maszynerii! Nudno common humani! Non comprehendo! Chi spirali akcje di feretrino! Andiamo di curvi duplo! Proszę pamiętać o owianych okularach przeciwhipnotycznych! Faktissimo! Chciałem zaznaczyć, że jesteśmy w galaktyce kuj w dubie, a nie kurwiks! Sultan kosmitów, nie ma tutaj nic do gadania! Nami rządzi papież. Nie chciałbym być w waszej skórze, jak się dowie, co tu wyprawiacie. O k***a! Chuj z tymi okularkami, nic przez nie, nie widać. Gdzie jestem? O k***a, diabeł! Nie przeszkadzać! Si tu ide siro respirato! Antimagi uomo del machinery! Pojebocie! Jestem leczarzem, a nie czarodziejem! Otyłemu panu chodziło o hipnozę. O nie! Chyba, że macie piwerko. Po hipnozie ma się zajebistego kaca. Transportare tu i di Castel Gandolfo! Stoi. Hipnoza wsteczna! Ała! O Jezus! Szeregowym gbewem melduje się na rozkaz. No i co z tym piwerkiem? Tu i non importance mio. Tu i multi reverso. Na rozkaz, panie admirale. Zajmij miejsce, bomba. Na pewno zastanawiasz się, po co cię wezwałem. No... Spójrz na biurko. Pizza. Otóż to, poczęstuj się. Nie, dziękuję. Zdemaskowany! Co? Tytus, Gwiezdna Flota to nie jest miejsce dla homoseksualistów. Zgadza się, więc dlaczego torpeda ciągle jeszcze... Nie przerywaj! Złożyłeś wniosek o refundację hot dogów. Jeżeli pizza w kantynie jest za darmo, to hot dogi powinny być tym bardziej. Czyli się przyznajesz do pedalstwa. K***a, panie admirale, za przeproszeniem, co pan pierdoli? No jak hot dog dla mężczyzny, przecież to babski zwyczaj parówę do mordy pakować. Co innego pizza, trójkącik jak łono, a jak z rybą zamówisz i zamkniesz oczy, to lepsze niż seks. Poza tym spójrz na nazwę. Pizza. Dotarło? Chwila. Panie admirale, jak długo miga ta lampka? Która? Ta na radarze SOS Gwiezdnej Floty. A to do tego służy, a ja tam głupi tosty pchałem. Nie wiem, ile miga. Zobacz, ile tego tutaj. SOS! SOS! Tu transportem jest osioł 8! Mamy kłopoty! SOS! Kobojcie, trzymaj go! Ała! Ale ma balony! Jak Klaudia! I na cyce grubasowi! Widziałeś, Kubuś? No weź! Trafiłeś mnie w oko! Widzisz, Kubuś? Ciuciu! O k***a, włączona radiostacja! I tu transportowiec osioł!
wszystko gra bez odbioru. No i o co tyle krzyku? Wszystko gra! Kurwa, co wam mówiłem o jedzeniu w rakiecie? O, przepraszam, to jest zgodne z nowym regulaminem. Poza tym, z całym szacunkiem, to pan naruszył regulamin. Lecimy na misję ratunkową bez rozkazu. Gdybym się trzymał regulaminu Jahasia, to galaktyka już dawno by była w łapach sułtana kosmitów. A ja bym się utuczył jak wy. Spasłe ch**e. Oj, tam przesadza pan. Poza tym Domino Jahasz to jedyny admirał, który dotrzymał obietnic wyborczych. Jakie by one nie były. Osioł 8 w polu widzenia. Ale bydle. Nie wygląda na przejęty przez kosmitów. Ciemno, nie słychać muzyki. Komputer! Na rozkaz! Przeskanować obiekt w poszukiwaniu organizmów żywych. Chwileczkę tylko do końca pasjansa. K***a j***any 95. Będę musiał wrócić do 3.11. Przygotować kapsułę desantową. Gotowe. Wchodzimy gęsiego. O, dlaczego gęsiego? Nie chcę się wtrącać, panie kapitanie, ale dlaczego nie zastosujemy regulaminowej formacji Kubas? Wiem, jak wygląda formacja Kubas. Nie ucz matki gary zmywać. Kubas przejdzie, ale jajca nie zmieszczą się razem w otworze. Spasły ch**e. Za mną. Co tu tak cicho? Gdzie kosmici, którzy przejęli osioła? Już się pochlali? Jeżeli tak, to zadanie mamy ułatwione. Niedobrze. Jucha. A więc załoga zginęła. To jeszcze nic pewnego. Moja siorka Klaudia, jak ma miesiączkę, to... Tępy ch**. I spasły. To nie baba. Na transportowcach mają zmywarki. Dlatego nie rekrutują kobiet. Chyba mają s***oloną sztuczną grawitację. Strasznie ciężko się idzie. To ty masz s***oloną grawitację przez darmową pizzę, spaślaku. Już ja was przećwiczę. Ciebie i tego drugiego grubasa. Gdzie on jest? Nic takiego. Kolka. K***a by ci kosmici spali. Bo w takim stanie to nawet pijany skurwol by was z***dolił. Jeszcze by łatwiej trafił. Jest trop. Wchodzimy na 3. Raz. Co tu się stało? Jak to co? Kurwinoksy przejęły statek i zrobiły imprezę. W czasie imprezy coś ich za***. Grubo ich zajebało. Jaki kaliber robi takie dziury? A jakby ich z działka szturmowego zajebało. Ktoś tu helikopterem wleciał? O k***a, jaka dobra. Sam bym nigdy z groszkiem nie zamówił. To wodorosty dewali. Masz, posmaruj ćwikłą. K***a, to już uzależnienie. Wypluwać! Panie kapitanie, no co pan? Od tej pory ścisła dieta. Żołnierz Gwiezdnej Floty to nietocznik. Co ja k***a mówiłem? Panie kapitanie, to nie my. No, nareszcie Gwiezdna Flota. Już mi się pizza kończyła. Pewnie, że można i te skórki z sosem, ale... Chyba następna świnia. Co tu się stało? Co się stało? Lecieliśmy z tajnym transportem. Nawet my nie wiedzieliśmy, co przewozimy. Wtedy zaatakowali nas kosmici. Cała załoga zginęła. Ja miałem wiele szczęścia. Pogwałcili i poszli sobie. Magnetofon odwrócił ich uwagę. Co dalej? Wypili, po pijaku zapomnieli, po co tu przyszli i zaprosili na imprezę. Ha,
Co tu się nie działo? Woda, dziwki, lasery. A czy pan wie, że samica Kurwinoksa ma nie tylko 3 dupy, ale jeszcze... A zresztą starczy powiedzieć, że było bogato. Po tygodniu skończyła się woda. Były co prawda dopalacze, ale po tym jak Kuba p***nął, zarzucaliśmy z ostrożna. Pizza po tajfunie. To trzeba przeżyć. I to wszystko na legalu, gratis, na koszt Gwiezdnej Floty. Głos na Jahasia się nie zmarnował. Streszczaj się! Kółko dodało animuszu. Jaki tajny ładunek, myślę sobie. Zszedłem do ładowni, przeciąłem plombę, otwieram pancerne drzwi. A tam lichuj. Myślę sobie, no ładnie mnie sponiewierało. Widzę lichuja. Lichuja? No, tego co się nim dzieci straszy. Cichuj, bo przyjdzie lichuj. Ja w śmiech i do Szymona skumaj. A on to samo i beka 30 minut pod ładownią. I co, i co? I się obudził. Zdążyłem się schować w szambie. Lichuj za***lił wszystkich. Ostatni był Szymon. Do końca się śmiał. Taką fazę podłapał. Muszę spróbować tych dopalaczy. Co ty p***dolisz? Jaki lichuj? Tak się pośpaliście, że nigdy nie dowiemy się, kto za nas zrobił robotę. No to mamy przejebę. Po kółku? Kapitan Dupa! Kapitan Dupa dowiaduje się, że Piotrek w rzeczywistości jest bi, a nie homoseksualny. Nie! Panie kapitanie, ja wszystko wyjaśnię. Tyle razy powtarzałem. Broni was ręka boska od cipy. Które petarki są do dupy? Te najtańsze. Poproszę. 3, 2, 1, 0. Ma, nic nie czuję. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Matka kapitana dupy dowiaduje się, że jej syn jest kapitanem Gwiezdnej Floty, a nie zwykłym pedziem. Gdyby ojciec żył, w grobie by się przewrócił. Dobra, ja spuszczam się pierwszy, a potem wy równocześnie. Tak jest. Na grubości. Panie kapitanie, znalazłem to w lesie. Co z tym zrobić? Włóż mi w ryj. Grupa. Dziękuję. Nie się czuję. Długo nie wytrzymamy. Wystaw flagę. Nie tą, idioto. Tęczową. Zgoda! Jednego na próbę! Panie kapitanie, ja pójdę! Nie, to zbyt niebezpieczne! Kapitan pierwszy opuszcza statek! Oby tam był ten z dupy do mordy zaur! Wiem, co widziałem! Niech ja czuję! A teraz zapraszamy na kolejny odcinek Kapitana Bomby! No co jest? Panie kapitanie, czy on nie wygląda troszeczkę jak... Jego masz tłuste zaśpane ch**e. Chociaż trzeba przyznać trochę dowcipni. No ale gdzie on do k***a podobny? Bardziej jak świnia wygląda. Świnia wygląda jak k***a. Pod żadnym pozorem nie szukajcie mnie! Ja sobie dam radę! Wyślijcie sygnał ratunkowy KUTAP! Gwiezdna Flota wyśle! Aha, wyśle, nie wyśle, admirałem jest Jahasz. Dobra, nic nie róbcie! Zapodał nawijkę, weź to wszystko ogarnij, jak nie pamiętam, o czym było na początku. Zrozumiałeś coś? Zapodałeś nawijkę. Nic nie skumałem. Ja skumałem. Wkręca nas! Aha! Zaraz! Gdzie jest kapitan Bomba? Gdzie jest lichuj? Gdzie jest ten... K***a! A co my tu w ogóle robimy? Seba, przecież sam mówiłeś, że mamy szukać bomby. Ktoś podłożył bombę? Najwidoczniej tak! Stare budownictwo. Mogą zginąć setki.
jeżeli nie dziesiątki osób. Mój Boże! Stop! Przecież stoimy! Aha, w takim razie naprzód! Kurde, on mnie wlecze! Jakby chciał zapierdolić, to by to zrobił na miejscu! Pewnie mu jestem potrzebny! Tylko do czego? Zaraz, co on ma tam przy dupie za jajami? Kurde, z Gwiezdnej Floty! I to jeszcze podporucznik! Jachaś posunął się za daleko. Witam w dupie! I zapraszam! Patrzcie, mogę latać! Zawsze o tym marzyłem! Patrzcie! Mogę z odbytu wypuścić sieć! Zawsze o tym marzyłem! Ciach! O Jezu! Patrzcie, jestem świnią! Wóz, okulary, 3D! 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 Świat według Jachasia, 3D! Przyjaciele, plan jest taki. Aby dojść do Królestwa Pizzy, musimy przejść przez Królestwo Dupy. Dwa razy. W Królestwie Pizzy dojdziemy do zamczyska pizzy, zwanego dalej Domem Pizzy, gdzie wychillujemy z fazą i będziemy jeść do wytrzeźwienia. Seba, dlaczego płaczesz? Tu jest tak pięknie! Nie chcę wrócić do realu. Chcę tu zostać na zawsze. Wóz, okulary, 3D! Nie martw się, pajączku. Wrócisz tu. Nie raz. Zdejmij okulary 3D. Janusz, czy lokomotywa jest gotowa? Chwileczkę. Huhuj. Zapraszam na pokład. Konduktorze łaskawy, zabierz nas do Królestwa Pizzycy. Huhuj. Konduktorze łaskawy, do Królestwa Pizzycy. Wygodne te foteliki, pierwsza klasa. Uhuj! Janusz, nie bądź tak, za szybko dojedziemy do Królestwa Pizzy. Jeszcze będzie zamknięte. Nic nie poradzę, trzymajcie się mocno, przyjaciele. Teraz będzie z górki. Uhuj! Czyli to koniec. Kapitan, który przybył na ratunek, sam potrzebuje pomocy. Pokrótce przedstawię ci, jaka jest sytuacja. Będzie gwałcił. Przynajmniej raz w tygodniu, ale nie częściej. Aż za pana śmierć. Ja jako jedyny przeżyłem. 3 miesiące mnie tu trzyma. To ilu już tu przywlókł? Nikogo. Poza mną. Co to w ogóle jest? Ma oznaczenia Gwiezdnej Floty. Słyszałeś o projekcie CHUIJ? Sztuczna inteligencja. Dokładnie. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Oto efekt. No i na tydzień mamy spokój. Najczęściej się to tak kończy. Pyskamy! Zwariował. Pryskamy. Najpierw musiałbyś zabić lichuja. A to jest niemożliwe. Jesteśmy wolni. Wóz, okulary, 3D. Aha, za 3 minuty będziemy w zamczysku pizzy. Zdejmij okulary 3D! Janusz, gazu! Ała, kurwa, chyba sobie zwignąłem nadgarstek. Janusz, prędko zmień się z powrotem w lokomotywę, bo spóźnimy się do domu pizzy! Pie***cie, wiesz jak to boli? Nie można już zjeść. Co za różnica te 2 minuty? Seba, pierdolnij mu świeci. Ciu! Kochani, muszę się wam do czegoś przyznać. Nie jestem pająkiem. Jestem kupą. Oryginalny.
Ale smród. To ja się spierdziałem! Kupa o pieniędzy! A smród jest, bo też się spierdziałem! Nie będę wam dłużny! Spójrzcie, jak smród walczy o dominację! Uwaga! Zmiana w latawie! Wolny jak ptak! Jak ptak na uwięzi! Wojtek! Trzymasz mnie za siusiaka! O k***a, to jest k***as? Zasłońcie teraz oczy! I włóżcie okulary 3D! Włóż okulary 3D! Witajcie, przyjaciele! Mam jedno pytanie. Czy wy też macie ocenzurowane cyce i fiuta? Panie kapitanie, musi pan tego spróbować. Ten jachaś 3D... O kurwa, tego się nie da opisać. Taka jazda, osamczysko pizzy. Nie ma piękniejszego pałacu. Światło sączy się przez kolorowe witraże wprost na podłogę, po horyzont z lastryko. Na ścianach boazeria, a w łazience laminat i PCV. Przy strumyku siedzi wróżka. To ona rozdaje pizzę. Najdziwniejsze jest to, że czasem ma wąsy, a czasem nie. Zależy jak spojrzysz. A nie mówiłem? Zaraz! Pan był w zamczysku pizzy? Ale jak? Kiedy? Starczy powiedzieć, że miałem szkołę z internatem. No to wstydu nie ma. No nie wiem, ja nie znałem się w gacie. Oj, tam wydawało mi się, że sram, a tak z ciekawości w co się pan zmienił? Nie chcę o tym mówić. Ja nie wiem, jak to robicie, że zmieniacie się w różne rzeczy. Ja zawsze jestem świnią. Dzieje przez gromadzenie grupy przestępczej Deformers uważam za zakończone. SP-Bot i Tico-Bot byli przeciw. Lano-Bot, czyli ja, nie został liderem przez głosowanie. Szkoda. Byłby niezły. Po co mamy wybierać lidera, skoro i tak zawsze rządzisz się najbardziej? Lider nieformalny. Dobrze brzmi. Zgoda. Zastępco lidera nieformalnego, co chcesz powiedzieć? Ej, jaki zastępca? To jakim jestem? Stażystą Tico-Bocie udzielam głos. P***ole. Chciałbym poddać wniosek pod głosowanie. Jaki wniosek? Zimno mi. Dobre! Jestem za... Co? Weto! Ej! Ciekawe jak to jest. Ja dymałem po kółku. Naprawdę i jak? Nie przeszkadzało w fazie. A nawet się uśmiałem jak mnie ugryzł. Nie wierzę. Jachaś na linii. Pewnie pomylił numer z galakpizzą. Bomba, zgłaszam się. No bomba, nareszcie, co się z wami dzieje? Gdzie wy jesteście? Torpeda? Chuj cię to obchodzi. Za tym co ty robisz na linii admiralskiej? No bo ode mnie byś nie odebrał. Jachasz jest na k***ach, to korzystam. Ty wiesz ile on pornoli ściągnął z internetu? Biurka sługina się pod ciężarem dyskietek. I po to dzwonisz? No, nie, czekaj, chyba coś odkryłem. Pamiętasz obietnicę wyborczą Jachasia? Średnia hawajska dla wszystkich gratis. Średnia. Wszystkie dają gratis. Ale za darmo nic nie ma. Ktoś za to płaci. No, gwiezdna flota pokrywa. No, a galakpizza nie pierdoli się z fakturkami. Mało tego, podnieśli ceny. Podwójnie. No i co? Też bym tak zrobił na miejscu właściciela. Na kontrakcie rządowym? K***a. A ty wiesz, kto jest właścicielem galakpizza? Nie wiem kto jest, ale łeb ma niezły. Poza tym gówno mnie to obchodzi. Weto! No nie gadaj, że nie jesteś głodny! Weto na wszystko, co mówi SP-Bot! A zatem wniosek o zamówienie pizzy przepadł. Trudno. Kolejny wniosek jako lider nieformalny złożę ja. Zamówmy pizzę, jestem za. Co? Weto! No jak? Przecież przed chwilą złożyłeś taki sam wniosek! Wam w rurę wydechową. Za. O, naprawdę? No to z dumą ogłaszam, że wniosek numer 23 jako pierwszy przechodzi. Kto dzwoni? Jeśli tylko bot to weto. Przecież wiesz, że tylko ja mam komórkę. Panel. Spokojnie! Emocje na bok. Najpierw uraczmy, jaką zamawiamy. Kolejny weto weto. Fungi. Czym to jest? Nie wiem, ale brzmi zajebiście. O k***a. No nie gadaj! Co się stało? K***a, chyba zgubiłem klucze w królestwie dupy! A jak Klaudia wyszła? Nie wejdę do domu!
Panie kapitanie, proszę o zgodę na powrót do krainy dupy. Ja też. Mogłeś zostawić w pociągu. Aha. Gdzie jest moja komórka? Chcecie zarzucić po kółku? Nic z tego, chujowe wymówki. Sebek, twoje klucze są w schowku. Zresztą o Klaudię bym się nie martwił. Założę się, że klęczy teraz w domu i ma pełne usta roboty. Nie martw się, pajączku. Ważne, że próbowałeś. Zdejmij okulary 3D! Tylko nie zepsuj i nie gadaj za długo. Dzień dobry, chciałbym zamówić pizzę. Planeta Sperm przy dupy 2, sektor jaje. I tam stoją takie trzy roboty. To my. 516, 205, 105. Fungi! Jak to nie ma takiej? A jakie są? Hawajska, pepperoni, weto! A zaraz, czym jest hawajska? Cholera, rozłączył się. Jeszcze raz. Co, drugi raz? Nie ma, wiesz ile to kosztuje? Jak ojciec zobaczy rachunek, to nam da! O no to mamy p***jebane. Zgłaszam wniosek, że to Tico bot zepsuł. Jestem za k***a. Czy was wszystkich p***ało? Jedziemy na tym samym wózku. Ojciec nas zabije, to jego komórka. Jesteś przeciw czy za? Za, oczywiście, że weto. A więc wniosek numer 28 upadł. Razem zepsuliśmy. Chwila, co to znaczy razem? A kto wymyślił pizzę? A kochany, tak się bawić nie będziemy. Z p***am do domu. Deformacja! Jedzie do domu zakablować ojcu! Deformacja! Deformacja! SP-bocie, co chcesz zrobić? Zgłodniałem, jadę do domu. A nie chcesz przypadkiem zakapować ojcu o komórce? Nie twoja sprawa. Może się dogadamy! Jezus nie dogadywał się z Judaszem! Ale też nikogo nie zakapował! Zgoda! Co oferujecie w zamian? Zostaniesz nieformalnym liderem! Deformacja! Poproszę notesik! Deformacja! Proszę! Wniosek numer 1. To Tico bot zepsuł, jestem za. Za k***a deformacja! No panie kapitanie, no bądź pan człowiek. Jedno kółeczko na trzy to tak jak po piwerku. Mini faza. Mini i mnie to obchodzi. Pół godzinki jesteśmy z powrotem. Znajoma okolica, gdzie jesteśmy? O, sperm przy dupy 2. Wy***cie mnie. Tutaj mam działeczkę, wrócę PKS-em. Dobra, a? Temu to się od razu zgodził. Magistrowi więcej wolno. Lądujemy. Co to jest? Wniosek numer 65 to Tico bot zepsuł telefon. Za wiadomo, że weto, nie znudzi ci się? Mi się na pewno nie znudzi. Wniosek numer 66 to Tico bot zepsuł telefon. Za no za weto. Jeszcze raz złożysz ten wniosek, a ci wjebę. Wniosek numer 67, ktoś nas obserwuje. Za też za. Pojebało was weto. No patrz. A rzeczywiście! Na 3-4 walimy w deformację, a się tym zajmę. Tak bez głosowania? Deformacja! No miało być na 3-4! Deformacja! 3-4! Deformacja! Nic nie widziałeś. A dla pewności za wycieraczką jest dycha. Deformacja! Czego? Kapitan Bomba do pana admirała. Chwileczkę.
Niech wejdzie. Panie admirale, melduje odbicie transportowca osioł 8 i pokonanie lichuja. A to, tak, brawo. Bomba, słyszałeś, co się stało z kapitanem Torpedą? Co się stało? Został wtrącony do więzienia za zdradę Gwiezdnej Floty. Co? Został przekupiony przez sułtana kosmitów i dla niego szpiegował. Pany zdrajca, od początku śmiercią mi dupał ten siusiaczek. Ale niedawno gadałem z nim przez radio. No właśnie. O czym gadaliście? Coś miło Galak Pizzy, nic ciekawego. Czy powiedział, kto jest właścicielem Galak Pizzy? Nie, coś przerwało. Zresztą mnie to obchodzi. Wolę hot dogi. Słusznie. No właśnie, więc dlaczego nie są refundowane przez Gwiezdną Flotę? Umiesz ty się targować. Niech stracę, jutro podpiszę odpowiednie dokumenty. Co? O ale zajebiście. Odmaszerować. Tak, panie prezesie? Od jutra w menu Galak Pizzy mają się pojawić hot dogi. Jak hot dogi w pizzerii? A w sumie to pan jest tu właścicielem. Ciszej, kretynie, tu mogą być podsłuchy. Oczywiście, panie prezesie, załatwione. Do widzenia. Nie po to z**ałem na plackach przez 30 lat, żeby teraz przez jakąś głupotę stracić majątek. A kto wie, może na hot dogach też się da zarobić. Miejsce! Galaktyczny Ośrodek Sportu i Rekreacji Buchaj! Misja! Ze spasłych zrobić z powrotem tępę ch**e! Dzień dobry w Buchaj! Mam na imię Domino, ale wszyscy mówią na mnie Domingo. Zapisaliście się dobrowolnie na program treningowy z kulturą fizyczną na ty. Będziemy pakować, obciągać i ćwiczyć, żeby każdy miał szansę w dyskotece. Zapraszam na stepery. I w rytm disco polo. Lewa, prawa, raz i dwa. Sadło tracę, tralala. Nie myślę o picycy. Sadło schodzi ze cycy. Panie kapitanie, a dlaczego pan nie ćwiczy? Nie jestem pedałem. Poza tym to nie ja mam problem z wsiadaniem do rakiety. 3. Trenujemy poślady. 4. Na brzuchach kaloryfery. 5. Na muskuły mam dziś chęć. 6. Ćwiczeniami ciało pieść. Bomba, musimy pogadać. Odpuść sobie głośnie, odsprzedam ci mojego stolca. Nie, już z tego wyszedłem, już nie wącham. Czysty jak dziecię. A dzięki tym plasterkom łatwiej znoszę odstawienie. Chodzi o torpedę, słyszałeś, że siedzi. Aha. No i co? Gówno! Za szpiegostwo to i tak miał szczęście. Ja bym go na miejscu zap***ił. Bomba, możesz go nie lubić, ale pomyśl. Torpeda z biegiem, sułtana kosmitów. Przecież to się kupy nie trzyma. O cholera, znowu powiedziałem zakazane słowo. O czym to ja mówię? Aha, nie masz może odsprzedać kawałek stolca? Żart? Chodzi o to, że ktoś wrobił torpedę. Dlaczego ktoś miałby wrabiać tę ciotę? Na przykład dlatego, że go bardzo nie lubi. Co kurwa? Niby ja go wrobiłem? 62! Przystojny mężczyzna stawia! 63! Nie odmówisz mu nigdy! Uderz w stół! Zaraz ty nożyce zamiast się odezwać tobie, pier***! Daruj sobie, bomba! To ostrzeżenie! Jeżeli moje prywatne śledztwo wykaże, że to ty wrobiłeś JJ'a, to przysięgam, a Jezus mi świadkiem, że przekonasz się, że dupcia, mimo że ma mniejsze usteczka, może pomieścić więcej niż morda. Smacznego, bomba! Sto! Do jutra, kochani. Koniec treningu. W więzieniu są tylko dwie opcje. Albo ty rypiesz, albo ciebie prują. Kto wam taki głupot nagadał? To odwieczne prawo systemu penitencjarnego. No ale jak, chłop chłopa, przecież to krok od pedalstwa. Ty k***a ziomek, uważaj. To tylko więzienna opcja. Wyjdziemy stąd i dalej będziemy zarywać świnie. Filip, ty masz dożywocie. To co mam robić, jak się chce,
a baby nie ma. Zmarł z pingwina! To bez sensu. JJ, jesteśmy z tobą. Naucz nas. Podejdźcie bliżej. Niech każdy wyjmie ptaka. Spokojnie, Tomek, nic nie szkodzi, że króciutki. Mechanizm jest taki sam dla każdego. Chwyćcie pewnie i potrząsajcie, jakbyście chcieli urwać łeb. Ty fajne. Dobre, dobre. Dobra, jak to było? Nacisnąć klamkę i teraz do zameczka włożyć patyczek i gotowe. No nic, wejdę na Mikołaja. Hop! O Jezu. Mieszkanie torpedy. Tu rozpocznę swoje śledztwo. Gdzieś tu musi być dowód, że JJ jest niewinny. Założyciel Galagwicy odbiera nagrodę. Rekin drobnej przedsiębiorczości. Zatruty ser na wypiskarzu. Galagwica umywa ręce. Zmiany w zarządzie Galagwicy. Kto jest nowym właścicielem? Rusza kampania wyborcza Domino Jahasia. Domino Jahaś, admirałem. Galagwica zarabia miliony. Ano tak. Jakie to teraz proste. Darmowa pizza dla wszystkich. Gwiezdna flota płaci, a Galagwica zbija kokosy. O Boże. Jahaś zbija kokosy. Chorąży głoś. Mogłem cię wsadzić razem z torpedą. Oszczędziłoby to i czas, i twoje życie. Jak mogłeś? Taki kredyt zaufania. Międzygalaktyczny prestiż. Pierwszy kosmita admirałem. A tobie chodzi tylko o jakąś tam forsę. Jakąś tam forsę to ty odbierasz co miesiąc w okienku kasy Gwiezdnej Floty. A ja na Galagpizzy czeszę gruby hajs. Od zera do multimiliardera. Moi koledzy podostawali się na studia, a ja w tym czasie tłukłem placuszki w przyczepce z Niewiadowa. Śmiali się, co to za zajęcie? Bez studiów nic nie osiągniesz. A ja w czasie sesji nie wyrabiałem z dostawami do akademika. Oni zakuwali, a ja zarabiałem. Oj, zarabiałem. Po studiach oni drugi fakultet, a ja drugą restaurację. Oni magistra, a ja dowóz całą dobę. Oni doktorat, a ja z Galagpizzą na giełdę. Z przedsiębiorcą jest jak z wędkarzem. Gdy złowi szczupaka, zwija wędkę i zapi***a do domu. Ale nie Domino Jahaś. On jak wyłowi szczupaka, zanęci nim na suma. Tak działa Galagpizza. Zawsze mierzy wyżej. Ty pazerna świnio. Gdy świnia chce osiągnąć sukces w biznesie, musi być pazerna. Żegnaj, chorąży głosiu. No co jest? Znowu naboje tył do przodu? Przecież tym razem przekręciłem. Dla pewności dwa razy. Ale p***o i to prosto we mnie. Pakuj, Janusz. Pakuj jak do japy. A teraz następne ćwiczenie. Na pistolety. Niech jeden stanie z przodu, potem wypnie się, chwyci sztangę, a partner asekuruje go od tyłu, chwytając w pasie. Proszę dopingować partnera. Dawaj, malutki. Dawaj. Spodź się dla mnie, siłaczu. Zajeździ to żeliwo na śmierć. Dosyć tego! Może jeszcze im każesz fiuty w dupy powkładać? Żeby dostali przekupliny! To nie grupa zaawansowana! Sebek, Janusz, dosadni! Koniec p***lenia! Już wolę, żebyście byli spaśni niż spedaleni! Do rzeczy! Głoś jest szpiegiem, tak samo jak torpeda! Chciał zabić, tylko postrzelił! Bomba w
wiem, że jesteś cięty na kosmitów. Do tej misji przydzieliłem twój oddział. Guś nie jest już żołnierzem Gwiezdnej Floty, tylko zwykłą jaszczurką. Chyba wiesz, co masz zrobić. Nareszcie. Miejsce? Planetoida za dupie. Sektor przed jaje. Bar za pieksy ksero. Nazywam się Chorąży Michał Guś. Za wykrycie afery z udziałem admirała Jahasia zostałem pozbawiony stopnia, a docelowo życia. Na szczęście zdołałem uciec i zdobyć ten realistyczny kostium do dupyzaura w sklepie najtańsze i najśmieszniejsze rzeczy. Kiedyś zdradziłem sułtana kosmitów, teraz sam zostałem zdradzony przez Gwiezdną Flotę. Tułam się po peryferiach galaktyki jak słynny tułacz z Pacanowa. Za jakiś czas, gdy sprawa przycichnie, wrócę po ciebie, JJ, i wyciągnę cię z ciupy. Do tego czasu niech ci dupa ciasną będzie, przyjacielu. Na razie Kurwinoks Michał nie istnieje. Zastępuje go do dupy zaur Jarosław K***ski. Ale zajebiście wymyśliłem pospolite imię i nazwisko. Teraz tylko nie zwracać na siebie uwagi. Dodupyzaury nie zapuszczają się w tą część galaktyki. A kto by chciał gadać z dodupyzaurem? Poza dodupyzaurem. A Damian, gdzie ty nas wywiozłeś? Miało być tanio? Zobaczycie, tutaj też się da zabalować. A nie mówiłem, nasi! O k***a. Bikatuj, byłem tego uczony. Główną zasadą naszego sklepu jest pełna anonimowość klientów. A dżentelmen, o którego pan pyta, ma u nas kartę premium. Czyli był tu. Może był, może nie było. K***a. Nic ci nie powiem. Twarda z ciebie sztuka. Może to skłoni cię do gadania. O, 10 zł. Co chcesz wiedzieć? Jak to taki wp***ol i nic? Sztuczna krew. 3,30 za sztukę. Sztuczna ręka z otwartym złamaniem. 15! Szyba z cukru za 100. Sztuczne żygi. W gratisie do szyby. I najlepsze. Poduszka pierdziuszka. Za ile? A sztuczne gówno ile? O kurwa, ale wstyd. Przysiedli się do mnie. I pech chciał, że mnie polubili. Po co opowiadałem ten żart o zakonnicach w burdelu? No nic, stało się. Teraz, żeby mnie nie zdemaskowali, muszę dalej grać wieśniackiego do dupyzaura. Jeśli trafisz między wory, musisz śmierdzieć jak i ony. A ona mówi, że takich rzeczy nie robi. A ja 100 na wyrof, juta przez łeb przerzuciłem, jajca na oczy, jak gogle i mówię, a to jest życie! Arabskie gogle, klasyka! Barman! Następna kolejka, twoja mać! Jarek, może trochę przystopujemy? Daj spokój, Duszan, Jaro ma rację! Wieczór kawalerski ma się tylko raz w życiu! A tak się składa, że ty go masz dzisiaj! Kelner! 4 razy, wódat! 4 razy! Podwójnie! A jak? Zdrowie pana młodego! Kto zapija ten kurwino? Bez! Jak kawalerski! To wuda i dziewczynki! Będą i dziewczynki.
Duszan, no co ty, mieliśmy się zabawić, ale bez przesady. Ty jutro masz ślub! Prędko, zanim się rozmyślę! Jest taryfa! O Jezu! Do burdelu? Bardzo byśmy prosili. Zapraszam. Może był, może nie było. Nic nie powiem. Dobrze zapłacił. Panowie, tak musi wyglądać niebo. Wewnątrz rzecz jasna. Mam nadzieję, że święty Piotr nas puści. Ile wjazd? Darmo. Płacisz za rypanie, nie za wstęp. Ja tu stoję, bo mnie je wpuścili. Obuwie sportowe. Do burdelu. Jeżeli ty powiesz, że w twojej branży obowiązuje pełna anonimowość klientów, to tępę ch**ę mi świadkiem. Wypierdolę cię w kosmos razem z tym klepanym DU. Panie, to nie działalność gospodarcza. To przewóz osób. Tu nie ma żadnych zasad. Poza jedną. Wk***wić złotówiarza. On ze łzami w oczach przekreśla 2-0 na złoty 50. A ja myk złoty 40. On złoty 30. A ja sru! Obchodzi mnie to tyle, co dlaczego raz kurwinok ma ch**a zamiast brody, a raz normalny zarost. Czy wiozłeś ostatnio tego osobnika? Teraz może wyglądać tak. Tego pierwszego nie znam. Ale ten drugi, no przecież, że Jarek Kaczyński. Oj, wesoły jegomość. Zanim przekręciłem kluczyk w stacyjce, już byłem najebany. Dasz pan wiarę, że taki beatbox można zrobić dupą? Dobra, starty, bo się posrap. Gdzie go zawiozłeś? A gdzie taki podpity wesołek może jechać po 22? A to znacie? Łaka, łaka, Kamion! Arabskie gogle. Ja takich rzeczy nie robię, porozmawiaj z ludzkimi samicami. A p***dole, gdzie jest telefon? Marzenka? Duszan, co ty robisz? Właśnie cię zdradziłem! 3 razy! W burdelu, a gdzie? Tu nie ma jak w domu, że się nie chce. 3 dyszki i fruwasz! A jakie ładne dziewczynki! A pamiętasz tą Kamilę? Dziewczynę tymiana, co byłaś o nią zazdrosna na wakacjach? Ruchłem ją. No! Marzenka? Marzenka? Rozłączyła się. Do wesela się zagoi! No, dziewczynki, jak zabawa, to zabawa! Słoneczko, jak w gimnazjum! Cępy co jest? Uciekł. Znaczy spierdolił. Panie kapitanie, w gówno wbita jest karteczka. Bomba. Jeżeli to czytasz, znaczy, że znalazłeś wiadomość. Jeżeli jednak nie czytasz, przeszukaj dokładnie pokój. W gówno wbita jest karteczka z wiadomością. A teraz fakty. Jachaś wyprowadza na lewo pieniądze z kasy Gwiezdnej Floty. Stop. Torpeda odkrył szwindel. Stop. I siedzi za niewinność. Stop. Ja też odkryłem prawdę. Stop. Jestem niewinny.
Spotkajmy się za 40 minut na dupo psry popachy stop. Ani słowa Jachasiowi, bo też marnie skończysz. Stop, stop, stop. PS. Burdel papie, powiedziałem, że ty uregulujesz mój rachunek. Stop. Miejsce, planeta dupo psry popachy. Sektor stara lisiura. Panie kapitanie, ostrożnie, to może być pułapka. Gdzie jest głuś, k***wa twoja mać? Proszę opuścić pistolet. O ty k***a, słuchaj p***ona, jaszurko. Byłem tu umówiony. A zresztą co ja się p***ę? 3, 2, 1. O k***wa, to on! Co to za sztuczka? Karta premium z najtańszych rzeczy robi swoje. Streszczaj się. Strasznie mnie korci, żeby cię z***ać. A co mam gadać? Wszystko wyjaśniłem na karteczce. A więc to prawda. Niestety, miało być tak pięknie. Pierwszy kosmita admirałem Gwiezdnej Floty. Parytety dla kosmitów, taka szansa. Razem, ramię w ramię, kosmita i człowiek zjednoczeni przeciwko sułtanowi kosmitów. I wszystko poszło się jebać w dupę. Ach, chuj mi w dupę, pomogę ci. Ale tylko dlatego, że wkurwa mnie zwierzę na stanowisko admirała. Rasista, to co, że jesteśmy zwierzętami? Swoją godność mamy. Wypadałoby uwolnić tego śmierdzącego dupą siusiaczka torpedzia. Ale do egzekucji zostało 20 minut. Legalną drogą tego nie załatwimy. Wystarczy, że skołujesz skuter. Mam pewien plan. Miejsce! Więzienie Gwiezdnej Floty! Słucham. Dzień dobry, Galakpizza. Grzysiek, zamawiałeś? Nie. Jakie nazwisko jest na paragonie? O kurwa, wpadłem. Myśl, Michał, myśl, kurwa, twoja mać. Popularne ludzkie nazwisko. Pipka? Chwileczkę. Kurwa, Grzesiek, mówiłeś, że już nie pijesz, a na paragonie jest twoje nazwisko. Słowo daję, nie pamiętam, żebym zamawiał. Grzesiek, zawiodłam się na tobie. Z nami koniec. I bardzo dobrze, 20 lat znoju, kurwa, twoja mać. Nareszcie mogę robić to, na co mam ochotę! Grzegorz, nie! Zapuszczę. Grzegorz, Grzesiu, co ty zrobiłeś? Kochani, placuszek stygnie. A idź pan spierdaj, tu zginął człowiek. Grzesiu, o Jezu. Grubym świni wpakowane w bułkę z ketchupem i nikt tego k***a nie chce jeść! Ech, milion psów w dupę. Ale za uśpienie czujności bomby i tak się opłaciło. Muszę chyba podnieść cenę pizzy na fakturkach, żeby wyjść na swoje. Co jest w sekretariacie zapytać, czy wolno potem zapukać i dopiero wchodzić, jak poproszę ćwoku? A propos ćwoków, głuś sprzątnięty? Kto jest właścicielem Galakpizzy? O ty kurwa, chciwy jak skurwol. Domyślam się, że poznałeś prawdę. Konkretnie ile? Tępy chuju! Nawet 1000 złotych cię teraz nie uratuje. Może i chuj. Ale nie taki tępy. Placki uczą życia, a ja pobieram od nich naukę od 30 lat! Koniec pierdolenia!
Myślisz, że byle kto może tu wejść i tak po prostu zastrzelić prezesa Jahasia? To hologram, sprowadzony z kuja w dubie. Dwa w kosmosie, jeden tu, drugi w papa komnacie. Wirtualna projekcja! Ja mogę być teraz w dowolnym miejscu we wszechświecie. Poczuj żelazny uścisk Witzera. Zrobię ci z ryja średnią hawajską! Dobra, kapitanie, mamy to! Poszło na żywo we wszystkich stacjach. Oprócz publicznej. To się narobiło, jego mać. No to teraz napdalam. To by było na tyle. Mała szansa, że spudłuję z takiej odległości. Mama, zaczekaj! Co jest? Gorszą karą będzie dla niego bieda w więzieniu. Dożywotnio. Domino Jahaś za zdefraudowanie kasy państwowej trafił do więzienia na 5 lat, odsiedział wyrok i powoli odzyskuje majątek. Tym razem poszedł do palacze. Galak Pizza została upaństwowiona. Banderola na jej kartonach sprawia, że pizza kosztuje 100 zł. Bardziej opłaca się zamawiać pizzę Q1 z kuja w dubie za 7 dych. Lepsza i zawsze ciepła. Za wykrycie spisku i wieloletnią nienaganną służbę kapitan Torpeda został generałem, a następnie admirałem Gwiezdnej Floty. Już nie chorąży, kapitan Michał Guś został pierwszym kapitanem kosmitą w szeregach Gwiezdnej Floty. Kapitan Bomba! Dalej na p***dala do kosmitów. Koniec.